dla każdego sportu. Basia Gołębiowska, TV Reklama. Dobry wieczór, jest ze mną stary wiewiór. Dobry wieczór. Czy można oficjalnie powiedzieć, że macie realny konflikt z Muranem? Tak jak było widać, no Jacek ma konflikt chyba z całym światem, to chyba jest ze mną również, tak na dokładkę. Jak się okazało, jestem na dokładkę, on jest dla mnie narzędziem do osiągnięcia pewnych celów, ale starliśmy się w jednym miejscu. Ja to na spokojnie przyjąłem. Jacek jak zawsze wyzwał pół świata do walki, niech walczy. Po tym programie, który przed chwilą oglądaliśmy, jakie masz zdanie o Jacku Murańskim? Takie samo jak wcześniej na wywiadach? Tak, jest ciężkim przypadkiem. Ciężko z nim wejść w polemikę, ale na argumenty. Nie chodzi o to, żeby się przekrzykiwać, tylko po prostu porozmawiać. Skoro się nie dało, to nie ma znaczenia. Jacek po prostu postanowił kontynuować swoją krucjatę. Niech sobie kontynuuje. A ty jesteś nowicjuszem w walkach, natomiast Muran odbył już 4 walki na Prime. Czy ty nastawiasz się na wygraną? Tak, nastawiam się na wygraną. Wiem, że to nie będzie łatwe zadanie, ale ja sobie idę po prostu ze swoim planem i go trzeba zrealizować. Jacek jest twardy, ale do zrobienia. Też w międzyczasie otrzymaliśmy taką informację, że Stanowski odszedł z kanału sportowego. Jak to skomentujesz? Uważam, że jest straszna burza i zadyma teraz w internecie po tym. No to jest normalne, to wybuchła bomba atomowa i teraz nowa się rozchodzi i rykoszetem po prostu wszyscy obrywają. Tacy twórcy jak Stanowski, Krzysztof Stanowski czy Konopski i Wardęga to są twórcy, których cenię, bo bardzo dużo dobrego zrobili. Jeżeli coś zrobią złego, to niech ich ktoś właśnie komentery, niech ich punktują, niech ich wyciągają ich błędy do tablicy. Na tym polega też starcie światopoglądów, ale robią dobrą robotę i dla mnie to są po prostu tuzy internetu, dlatego że każdy program Stanowskiego po prostu obnaża jakąś hipokryzję. Czy Natalii Janoszek, tak? Natalia Janoszek. Tak, zgadza się. Czy z Najmanem i z Wieluniem zrobili po prostu porządek? Znaczy ja nie chcę mówić, ja bym nawet Marcina Najmana lubiał, tylko cały czas mi siedzi w głowie ta jedna akcja, kiedy po prostu trener Herczyk złamał nogę po prostu w narożniku Marcina Najmana, Casio, i nie odniósł się do tego po prostu Marcin Najman. Ale no już promowanie postaci typu Słowik, no to już nie te czasy, żebyśmy nie budowali na czymś takim po prostu gal. I Stanowski to świetnie po prostu zastopował. A co sądzisz o tym, że Stanowski odszedł przez Amadeusza bądź Najmana? Nie, no to bardziej odszedł przez to, że kanał sportowy ma pewien pułap, ma sponsorów, jest to maszyna też do zarabiania. Prowadzą pożyteczny content, ale muszą zarabiać i są sponsorzy. No, w tym momencie, jeżeli jest w jakiś tam sposób gdzieś zły PR, no to musi się po prostu odsunąć i ustosunkować się. Na pewno wróci. Jeżeli nie w kanale sportowym, to Krzysztof Stanowski sobie da radę, na pewno. Ja mu kibicuję, bo jestem team Stanowski. W porządku, a powiedz, jak byś widział takie, raczej jak oceniałbyś szanse swojego syna, gdyby miał zmierzyć się z Muranem? No, Jacek musi się określić, bo cały czas najpierw ja miałem MMA, okazuje się, że K1, że już miał kontrakt dawno temu, wagi nie musi robić, bo do stracha miał to robić, no w ogóle, wiesz, nie ma żadnych zasad, żadnych ustaleń z Jackiem. Tak samo z Maxem chciał walczyć, podobają mu się pasy. Pasy są w innej federacji, to po pierwsze już nie będę wymieniał, lubię federację, ale jesteśmy w Prime. To po pierwsze. Po drugie, pasy są w kategorii wagowej 7-7, a Jacek nie zejdzie do żadnego catchweightu. 7-7 i 8-4. Podobają mu się pasy i jeszcze w MMA. A Jacek sobie zażyczył, że będzie z nim walczył w boksie birmańskim czy w jakimś w rzymskiej klatce. No to wiesz, dziwne, no nie ma to sensu.
No w porządku, ale... jeżeli Max zechce i takie idiotyczne warunki jakieś Jacek będzie stawiał, a Max stwierdzi, że tak, chociaż, no nie wiem, jest zawodnikiem MMA innej federacji i niech walczy i niech broni pasa, ale jeżeli Jacek będzie chciał, to a i Max, to niech sobie walczą. A na przykład takie zestawienie, ty razem z synem Wiewiórem kontra Muran i Ferrari. Walka 2-2. No pierwsza rzecz, ja wchodzę do tego świata, zaczynam przygodę ze sportami walki. Ja potrzebuję czasu, potrzebuję sprawdzianu, jak ja się po prostu zachowam w oktagonie i na ile mi to zdrowie pozwoli. Teraz mogę się poświęcić i oddać dużo zdrowia, no jeżeli miałbym walczyć dalej, to mam nadzieję, że nie wymięknę i pocisnę po prostu ile fabryka da, to trzeba się zastanowić nad tym, żeby się nie dać obijać tragicznie, wiesz, i te walki mają się rozgrywać w głowie, czyli muszę mieć i zaplecze, i wiedzę, i kondycję, i wszystkie po prostu atuty po swojej stronie, żeby zacząć walczyć, a nie wchodzić, wiesz, tak z głupia, no, i podejmować walki. No. Ale masz już coś takiego, że po tej walce chciałbyś kolejną? Nie, właśnie o to chodzi, że to na pewno chciałbym, bo zaczynam coś robić, to chcę się kontynuować i chcę się być w najlepszym w tym czymś, co się robi. No, ale trzeba mieć świadomość mojej metryki, trzeba mieć też świadomość tego, że jestem debiutantem i nie wiem, jak się zachowam do końca. Wchodzę, robię swoje, wtedy będę wiedział, co dalej. A na przykład walka z Amadeuszem Ferrari wchodziłaby u ciebie w grę? Z Maxem. Maximilianem Wiewiórką. Okej. A z Pawłem Jóźwiakiem? To zobacz, jakie są różnice wagowe. No, ja chyba powinienem szukać rywali w swojej wadze albo po prostu przytyć. Cały czas dążymy do tego, cały czas jest ten checkpoint. Po prostu muszę stoczyć pierwszą walkę, żeby wiedzieć, czy mogę przymasować, bo większość rywali w moim przedziale wiekowym waży powyżej chyba 80 kilo. No to musiałbym chyba zrobić ich wagę, żeby w ogóle podjąć walkę. Teraz oczywiście startujemy i lecimy na pełnej, ale wiesz, na dłuższą metę no to będzie po prostu bardzo męczące. No. Jeżeli walka, którą z Jackiem po prostu ustaliliśmy i jeżeli ona się potoczy pozytywnie, lecimy dalej. Mm-hmm. No a jeżeli nie, no to w tym momencie moim celem będzie Jacek. To, tak czy inaczej, biorę i się, wiesz, ćwiczę i jest moim celem numer jeden życiowym. A jakich w takim razie masz już może upatrzonych kandydatów? Nie mam, no cały czas męczymy temat. Znaczy inaczej, ja już sobie powiedziałem, że dwa case'y, nie? Że o brakujących chromosom, no Jaca z tym całym swoim intelektem i socjotechnikami i oratoryjnym podejściem do tematu, to jednak uważam, że ma coś, kurde, coś, co nie wpisuje go do normalnych ludzi, nie? To jest. Ale co takiego? No co takiego? No co spojrzeć? No, że wszystkich, z którymi funkcjonuje, żyje, są wrogami jego. No, czy tak w społeczeństwie się działa? Czy tak się po prostu postępuje? No nie. No, Jacek ma talent do tego, żeby mieć wrogów, nie? A ty powiedziałeś coś takiego na live, że nie przepadasz za Ferrarim. Z jakiego względu? Nie przepadam za Amadeuszem, bo źle się zachował względem Maxa. Tam się grube rzeczy dzieją. No ogólnie Jacek też mi wypomina tutaj, że teraz jestem śliski i go chwalę, nie wiem, jak chorągiewa. No, totalne jakieś manipulowanie. Za to, co robi, go nie lubię, a za to, że podjął walkę i zrobił to dobrze ze Stanowskim, z Krzysztofem Stanowskim, uważam, że to jest na plus, bo w tym momencie odpala Krzysztofa i będzie wiadomo, będzie potyczka, będą argumenty, będą researchy mocne przygotowywać, jest okej. Okay. A sam Amadeusz, no te kontuzje, nie trenowałem, to jest po prostu wygrałeś cudem, sędziowie, no to się rzygać chce, jak się słucha takiej retoryki. Idziesz, bijesz się, jeżeli przygotowujesz się, trener Okniński nazywa go zjebem, no to o czymś to świadczy, nie? To są, ja cytuję, jego trenera. No ale ty podzielasz opinię Murana na temat odejścia Stanowskiego?
Krzysztof Stanowski odejdzie i będzie Krzysztofem Stanowskim. Krzysztof Stanowski pojedzie do Indii i zrobi karierę w Bollywood. Krzysztof Stanowski zrobi program niezależny, będzie miał za 2 miesiące 1 000 000 subskrybentów. Od czego? On odchodzi od kanału, gdzie tworzyli to razem, bo tam jest odpowiedni już case, ludzie mają sponsorów, to jest kanał sportowy, a Krzysztof Stanowski może będzie robił kanał, gdzie będzie kontrowersyjnym podcasterem albo po prostu komentery. Krzysztof Stanowski odchodząc może będzie jeszcze potężniejszym Krzysztofem Stanowskim. Ale podobno odszedł, ponieważ podał jakieś nieprawdziwe informacje na kolegę Murana. Nie znam sytuacji, niech się to rozwinie. Wywołują się do tablicy, to ja się usuwam w cień, niech to po prostu sobie wyjaśnią i tyle. W porządku, no to zostaje mi tylko życzyć Ci wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, bo masz dzisiaj. Tak i powodzenia. 13 piątek się urodziłem, tak jak dzisiaj jest 13 piątek, czy jest szczęśliwy. Jeszcze w czepku się urodziłem. I powodzenia w walce. No, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Powodzenia.